trwała przez pokolenia. Do idei powrócił w 1989 roku prymas polski kardynał Józef Glemb, który przez następne lata wytrwale dążył do tego, by świątynia powstała. 30 stycznia 2003 roku ówczesny prezydent miasta stołecznego Warszawy, Lech Kaczyński, osobiście przekazał prymasowi pozwolenie na budowę świątyni Opatrzności Bożej na polach wilanowskich. Rozpoczęły się prace budowlane. 11 listopada, czyli dokładnie w Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości 2016 roku, świątynia Opatrzności Bożej została otwarta dla wiernych. Proces budowy i upiększania wilanowskiego sanktuarium nadal trwa. Ojczyzna zawsze jest głęboko zapisana w sercach ludzi wierzących. Ksiądz Piotr Skarga tak pięknie modlił się w intencji naszej ojczyzny. Boże, rządco i Panie narodów, z ręki karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przyniosła imieniu Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Świątynia Opatrzności Bożej jest mocno wpisana w historię naszego kraju. Obecnie w Panteonie spoczywają znane i cenione osoby. Poeta ksiądz Jan Twardowski, kapelan rodzin katyńskich ksiądz prałat Zdzisław Peszkowski, pierwszy szef dyplomacji III Rzeczpospolitej Polskiej profesor Krzysztof Skubiszewski oraz tragicznie zmarli w katastrofie rządowego samolotu pod Smoleńskiem. Ojciec Pijar, twórca parafiady, ojciec Józef Joniec, kapelan Federacji Rodzin Katyńskich, duszpasterz policjantów i motocyklistów, ksiądz Andrzej Kwaśnik, kapelan warszawskiej rodziny katyńskiej, ksiądz Zdzisław Król, delegat rządu na kraj, Stefan Korboński i jego żona, polska działaczka niepodległościowa Zofia Korbońska, przewodniczący Rady Narodowej RP Zygmunt Szatkowski wraz z żoną Wandą Szatkowską, wicepremier Longin Komołowski, inicjator motocyklowych rajdów katyńskich, Wiktor Węgrzyn, wybitny twórca, dyrektor Polskiej Opery Królewskiej, Ryszard Peryt oraz biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej, prezes zarządu Fundacji Budowy Świątyni Opatrzności Bożej Marian Duś. 12 listopada 2022 roku nastąpiło otwarcie mauzoleum prezydentów RP na uchodźstwie oraz związanej z nimi Izby Pamięci. W mauzoleum znajduje się obecnie 6 sarkofagów. W 4 z nich zostały złożone szczątki prezydentów RP na uchodźstwie: Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego, Stanisława Ostrowskiego i Ryszarda Kaczorowskiego. 2 puste sarkofagi upamiętniają prezydentów Kazimierza Sabbata i Edwarda Raczyńskiego. Zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy. Mszy świętej będzie przewodniczył ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Mając w naszej pamięci całą historię ojczyzny, wszystkich tych, którzy nas poprzedzili w miłości o tę ziemię, która została nam dana, i my módlmy się, wiernie prosząc dobrego Boga, aby nam błogosławił. I oprócz tego, że jesteśmy chrześcijanami, chcemy być również dobrymi synami tej ziemi. Sacra Polska!
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Rozpoczynamy dzisiejsze świętowanie Święta Niepodległości od mszy świętej, którą sprawujemy w Świątyni Bożej Opatrzności. Dziękujemy za dar Konstytucji 3 maja, której owocem była obietnica tej świątyni. Dziękujemy za odzyskanie niepodległości w roku 1918, a potem w 1945, 1989. Dziękujemy Bogu za wielkich Polaków i Polki XIX, XX i XXI wieku. Ale równocześnie, tak jak zawsze w ten dzień, jest to msza święta błagalna. Modlimy się za naszą Ojczyznę dzisiaj w intencji jej wszystkich sprawach, spraw i problemów, które przeżywa w roku 2023. Prosimy Boga w Trójcy Świętej Jedynego i powierzamy to Bożej Opatrzności, aby ten dobry czas dla Polski, dla naszej Ojczyzny mógł trwać jak najdłużej. Bardzo serdecznie witam wszystkich obecnych na tej mszy świętej, biskupów, kapłanów, kapituły,
ale przede wszystkim pana prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudę wraz z małżonką, przedstawicieli władz państwowych, parlamentarnych, wojska, policji, władz samorządowych i zapraszam do modlitwy w tym szczególnym miejscu i przy tym szczególnym ołtarzu. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, wszystkich aniołów i świętych, niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu. Módlmy się. Boże, Ty rządzisz całym światem. Przyjmij łaskawie prośby, które zanosimy za naszą ojczyznę. Niech dzięki mądrości rządzących i uczciwości obywateli panuje zgoda i sprawiedliwość, abyśmy żyli w pokoju i w dobrobycie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia,
Pozdrówcie współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, Pryskę i Akwilę, którzy za moje życie nadstawiali karku i którym winienem wdzięczność nie tylko ja sam, ale i wszystkie kościoły nawróconych pogan. Pozdrówcie także Kościół, który się zbiera w ich domu. Pozdrówcie mojego umiłowanego Epeneta, który należy do pierwocin złożonych Chrystusowi przez Azję. Pozdrówcie Marię, która poniosła wiele trudu dla waszego dobra. Pozdrówcie Andronika i Juniasa, moich rodaków i współtowarzyszy więzienia, którzy się wyrażają między apostołami, a którzy przede mną przystali do Chrystusa. Pozdrówcie umiłowanego mego w Panu Ampliata. Pozdrówcie współpracownika naszego w Chrystusie Urbana i umiłowanego mego Stychasa. Pozdrówcie wzajemnie jednych drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was wszystkie kościoły Chrystusa. Pozdrawiam was w Panu i ja, Tercjusz, który pisałem ten list. Pozdrawia was Gajus, który jest gospodarzem moim i całego kościoła. Pozdrawia was Erast, skarbnik miasta, i Kwartus, brat. Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, Bogu, któremu jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Oto Słowo Boże. Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu. Każdego dnia będę błogosławił Ciebie i na wieki wysławiał Twoje imię. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego niezgłębiona. Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i zwiastuje Twe potężne czyny. Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu i rozpowiadają Twoje cuda. Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa i niech głoszą Twoją potęgę. Alleluja.
Jezus Chrystus, będąc bogatym dla was, stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. A kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z niego. Powiedział więc do nich: to wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych. Oto słowo Pańskie. A tobie, Chryste. Umiłowani bracia i siostry. Ocalony ze Starobielska Józef Czapski tak wspomina dzień 11 listopada 1939 roku. Na brudnym, przepełnionym jeńcami korytarzu ksiądz Aleksandrowicz tłumaczył tekst Ewangelii o dzieweczce, którą Chrystus wskrzesił. Ująwszy rękę dzieweczki, mówił do niej: Talita kum, tobie mówię, wstanie. Tę Ewangelię, którą znali wszyscy, teraz słuchali tak, jakby słyszeli ją po raz pierwszy. I płakali w skrusze, że byli tak małej wiary i że mieli chwile, w których wątpili, że dzieweczka nie umarła, tylko śpi. Odczytana dziś 11 listopada 2023 roku Ewangelia
nie jest tak sugestywna jak ta w 1939 roku, ale nie mniej wymowna. Niesie ze sobą bogactwo myśli związanych z przeżywanym świętem niepodległości naszej ojczyzny oraz czasem, w jakim się znajdujemy. Naszą uwagę przykuwają najpierw zdecydowane słowa Jezusa. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Były one skierowane bezpośrednio, jak czytamy w Ewangelii, do chciwych na grosz faryzeuszy. Święty Łukasz używa greckiego słowa, które można dosłownie przetłumaczyć jako rozmiłowanych w pieniądzu. Jezus ostrzegł ich i nas dzisiaj ostrzega, że nie to do pogodzenia z wiarą w Boga jest zachłanność na dobra materialne, a w szerszym znaczeniu na to wszystko, co zagraża wierze w Boga i co może Boga zasłaniać, a nawet zająć miejsce Jemu właściwe, czyli pierwsze. A więc nie tylko chodzi o chciwość pieniędzy, ale też i o chciwość władzy, sławy, znaczenia, wpływów. Tego rodzaju zachłanność niesie bowiem ryzyko oddawania czci nie Bogu osobowemu, ale materialnym i będącym wytworem ludzkiej wyobraźni bożkom. Dobra materialne nie są godne miłości, ale miłości mają służyć. Nie są celem, ale środkiem do osiągnięcia celu. Tym ostatecznym celem naszego życia jest wieczność, przeżywana w obecności Boga. I dlatego dobrami materialnymi winniśmy się tak posługiwać, by nie były one dla nas przeszkodą, lecz pomocą w osiągnięciu tego ostatecznego i najważniejszego celu naszego życia. W tym też znaczeniu Jezus wypowiada słowa: czyńcie sobie przyjaciół mamoną. To oczywiście nie zachęta do przekupstwa i łapówkarstwa, ale do umieszczenia dóbr materialnych na właściwym miejscu, czyli na miejscu podporządkowanym miłości Boga i miłości drugiego człowieka. Zwrócenie uwagi na prymat Boga w życiu osobistym i społecznym ma niebagatelne znaczenie dla zachowania wolności. Albowiem Bóg nie zniewala, ale wyzwala, w przeciwieństwie do mamony, która przyciągając człowieka w coraz większym stopniu go uzależnia od siebie. Myślę, że nie ma potrzeby powoływać się na argumenty filozoficzne czy teologiczne. Wystarczy obejrzeć się dookoła i zobaczyć, jak w wielu przypadkach bogactwo, władza, sława oddalają od Boga i uzależniają od siebie. W Ewangelii czytamy, że faryzeusze, którzy słuchali tych słów, drwili z Jezusa. I dzisiaj wielu drwi sobie z nauczania Jezusa. Dla wielu także słowa Jezusa dziś wypowiedziane są nie do przyjęcia. Tym bardziej więc trzeba przypominać i na nie się powoływać, ponieważ wypowiedział je nie kto inny, tylko Bóg, który stał się człowiekiem. Wypowiedział je ktoś, kto oddał swoje życie w imię naszej wolności. Wypowiedział je ktoś, na kogo powoływały się całe pokolenia Polaków, dążących do odzyskania przez Polskę niepodległości. Wypowiedział te słowa Syn Boży, który nazwał siebie prawdą prowadzącą do wyzwolenia. Postawmy sobie dzisiaj, przeżywając święto niepodległości naszej ojczyzny, pytanie, jaka prawda przez Jezusa przekazana prowadzi do wolności, do niepodległości. Całe Jego nauczanie było przeniknięte prawdą o Bogu i człowieku. O Bogu, który nie jest tylko Stwórcą, ale i miłującym Ojcem. Oraz o człowieku, który jest nie tylko stworzeniem, ale i umiłowanym dzieckiem Bożym. Oto podstawowa prawda przekazana przez Jezusa, która nas wyzwala.
jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga. To znaczy, że byłoby czymś co najmniej nieroztropnym z naszej strony lekceważyć prawa kochającego nas Boga. Szaleństwem byłoby stawiać siebie w miejsce Boga i ustanawiać prawa przeciwne prawom boskim. Drogą donikąd, a na pewno nie do wolności, byłaby droga stawiania woli stworzenia ponad wolę Stwórcy. Historia, a nawet i teraźniejszość, dowodzą, że zapomnienie czy ignorowanie tej podstawowej prawdy o Bogu i człowieku zawsze kończy się źle dla człowieka, dla jego wolności, tak w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. Dlatego też w perspektywie prac nowo wybranego parlamentu i przyszłego rządu trzeba, by z tego miejsca, jakim jest Świątynia Bożej Opatrzności, wyszedł apel o respektowanie tej zależności między wolnością i prawdą. Wierzący w Boga niech czynią to ze świadomością bycia umiłowanymi dziećmi Boga, a niewierzący z pokorą wobec prawdy o człowieku. Symbolem wolności jest orzeł. Można powiedzieć, że wznosi się on ku górze na dwóch skrzydłach. Jednym z nich jest prawda, a drugim? Sięgnijmy znów do Bożego Słowa. W pierwszym czytaniu mszalnym usłyszeliśmy całą litanię imion osób pozdrawianych przez świętego Pawła. W ten sposób apostoł narodów uczy nas, że z wiarą w Boga łączyć się winna miłość bliźniego i troska o wspólnotę. Miłość właśnie jest tym drugim skrzydłem obok prawdy, dzięki któremu wolność się unosi i nie upada. To lekcja znów tak ważna i aktualna w kontekście czasu i sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Aż się prosi, by przywołać w tym miejscu słowa wypowiedziane przed laty przez Jana Pawła II. Niektórzy z nas znają je na pamięć. Nie ma wolności bez solidarności. Solidarność to znaczy jeden i drugi, a więc nigdy jeden przeciw drugiemu, jedni przeciw drugim i nigdy brzemię dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich. Nie może być walka, mówił dalej papież, silniejsza od solidarności. Nie może być program walki ponad programem solidarności. Moi drodzy, od wypowiedzenia tych słów minęło już 36 lat. A brzmią jakże aktualnie, jak recepta na trawiący nas dzisiaj nowotwór wzajemnej wrogości. Program solidarności, a nie walki, prowadzi do trwania wolności i wywolności. Wiedzieli już o tym doskonale autorzy Deklaracji Niepodległości, tworzący Radę Regencyjną. Na miesiąc przed 11 listopada 1918 roku zwrócili się do rodaków z apelem. Wielka godzina, na którą cały polski naród czekał z upragnieniem, już wybija. Zbliża się pokój, a wraz z nim ziszczenie nigdy nieprzedawnionych dążeń narodu polskiego do zupełnej niepodległości. Aby ten program ziścić, musi naród polski stanąć jak jeden mąż. Okażmy się godnymi tych potężnych nadziei, które z górą przez wiek żywili wśród ucisku i niedoli ojcowie nasi. Niech zamilknie wszystko, co nas wzajemnie dzielić może, a niech zabrzmi jeden wielki głos. Polska zjednoczona, niepodległa. Ten apel o prymat dobra wspólnego nad podziałami i partykularnymi interesami
zawsze miał, ma i mieć będzie fundamentalne znaczenie dla losów naszej wolności. Dlatego w wołaniu Jezusa nie możecie służyć Bogu i mamonie, powinniśmy również odczytać przestrogę dla nas. Nie możecie służyć ojczyźnie i mamonie, bo albo się będzie kochać ojczyznę, albo się będzie kochać mamonę. Albo się będzie nienawidzić ojczyzny, albo się będzie mieć odpowiedni dystans do mamony. Drodzy bracia i siostry, z nadzieją, że o wolność naszej ojczyzny będziemy dbać w duchu prawdy i solidarności, zawierzmy jej teraźniejszość i przyszłość Bożej opatrzności. Módlmy się słowami błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ojcze narodów, uczyniłeś narody wolnymi, dałeś im pragnienie i potrzebę wolności. Wszczepiłeś w duszę takie siły, które mogą się rozwinąć ku chwale Twojej tylko wśród wolności. Nie pozwól, by zniszczyło się w nas tyle darów człowieczeństwa. Ojcze wolności, któryś wolnością swoją przez Chrystusa obdarzył ludy, niechby i dla mojego narodu coś z Twych darów pozostało. Wspomnij na Polskę. Amen. Zapraszam pana prezydenta Andrzeja Dudę, aby zapalił świecę niepodległości. Teraz proszę księdza kardynała, aby odmówił, poprowadził modlitwę akt dziękczynienia Polski. Boże, w Trójcy jedyny, pełen majestatu i miłosierdzia, opatrzności nasza, wielbimy Ciebie. I dziękujemy za wszystkie znaki Twojej troski o nas, o naszą ojczyznę, Polskę. Wołajmy wszyscy. Dziękujemy Ci, Boże, opatrzności nasza. Boże, który stworzyłeś świat i człowieka i wszystko, co nas otacza, a gdy nadeszła pełnia czasów, posłałeś Syna swego, aby nas zbawić. Dziękuję Ci, Boże, opatrzności nasza. Boże, który już ponad 1000 lat od chrztu chronisz Polskę i prowadzisz opatrznością Twoją, aby trwała mimo nieprzyjaciół i własnych słabości, a przez Jezusa Chrystusa dałeś nam Maryję jako Matkę i Królową. Dziękuję Ci, Boże, opatrzności nasza. Boże, który w trudnych dziejach naszej historii, a zwłaszcza w okresie zaborów, podtrzymywałeś naszą wiarę, nadzieję i miłość, a w roku 1918 pozwoliłeś nam doświadczyć wolności i niepodległości. Dziękuję Ci, Boże, opatrzności nasza. Boże, który dałeś nam przez wieki polskich świętych i bohaterów, aby nas umacniali i wskazywali drogę, w ostatnim półwieczu postawiłeś na naszej polskiej drodze prymasa tysiąclecia, papieża Polaka Jana Pawła, księdza Jerzego Popiełuszkę, aby spełnili zamiary Twojej opatrzności wobec Polski i narodów słowiańskich. Dziękuję Ci, Boże, opatrzności nasza.
Boże, za Twoją miłość, za wolność Polski, za każdy dzień, za każde dobro, za naszych najbliższych, za każdego człowieka, za każdy uśmiech, za każdy trud i cierpienie prowadzące nas do Ciebie, za to, że jesteś. Dziękuję Ci, Boże, opatrzności nasza. Tobie, Boże, Ojcze, Synu i Duchu Święty, opatrzności nasza, zawierzamy siebie samych i naszą Ojczyznę, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Wdzięczni Bożej opatrzności za odzyskaną niepodległość zanieśmy do Boga nasze wspólne modlitwy. Módlmy się za Kościół Święty. Niech wszystkim ludom ziemi niesie Chrystusowe zbawienie. Niech w dzisiejszym świecie wiernie Mu służy. Niech broni godności każdego człowieka. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą Ojczyznę. Niech Bóg przyjmie nasze dziękczynienie za odzyskaną niepodległość. Niech nas zachowa w wierności Chrystusowi na dalszej drodze naszych dziejów. Niech nas wspiera w naszych dzisiejszych problemach i napełnia swoim pokojem. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, za twórców niepodległości roku 1918 i za tych, którzy oddali życie za wolną Polskę. Niech za miłość do Ojczyzny ziemskiej wejdą do Ojczyzny wiecznej. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich Polaków rozsianych po całym świecie. Niech trwają w wierze, zachowują związki z Ojczyzną i naszą polską kulturą. Ciebie prosimy. Módlmy się o pokój na świecie, szczególnie w Ukrainie i w Ziemi Świętej. Niech ustaną działania wojenne, niech cierpiący doznają pomocy, niech miłość zwycięża podziały i leczy rany. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych i zjednoczonych teraz z nami w modlitwie, za darczyńców tworzących wspólnotę Providencia Dei. Niech dzieje każdego z nas toczą się w Chrystusie. Niech trwa w nas pamięć, że nasze życie tworzy życie narodu. Niech nasza modlitwa obejmie również stojących poza Kościołem, wątpiących i szukających sensu życia. Ciebie prosimy. Boże, który czuwasz nad nami, wysłuchaj modlitwy, które z ufnością do Ciebie zanosimy i udzielaj naszemu narodowi Twojej łaskawej opieki przez Chrystusa, Pana naszego. Thank you.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, składamy Ci ofiarę Twojego Syna, Króla Pokoju, pod postaciami chleba i wina, które oznaczają pokój i jedność. Spraw, aby ta ofiara wzmocniła zgodę między wszystkimi Twoimi dziećmi, przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, w czasie naszej doczesnej pielgrzymki doznajemy Twojej dobroci w codziennych potrzebach i nosimy już w sobie zadatek życia wiecznego. Mając bowiem pierwsze dary Ducha, przez którego wskrzesiłeś z martwych Jezusa, spodziewamy się wiekuistego udziału w misterium paschalnym. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie, Boże, z radością wołając. Święty, święty, święty. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Thank you.
Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w Chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o wszystkich poległych w obronie naszej ojczyzny i jej niepodległości, i o wszystkich, którzy odeszli w Twojej łasce z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Marią, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, z patronami naszej ojczyzny, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Zmiłuj się nad nami.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Komunia Święta będzie udzielana przy stopniu komunijnym, jak również i w środkowej części Świątyni Opatrzności Bożej.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, posiliłeś nas ciałem i krwią swoją. Daj nam ducha miłości, abyśmy skutecznie szerzyli wśród wszystkich ludzi pokój, który Zbawiciel nam zostawił przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Boże, coś mocne, przestaniczne
Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i zwiastuje Twe potężne czyny. Słowa psalmu, którymi modliliśmy się podczas Eucharystii, dodają nam odwagi, abyśmy w naszej Ojczyźnie wiernie wyznawali Jezusa. Dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę. Niech Maryja, Królowa Polski, chroni nas i prowadzi każdego dnia. Szczęść Boże!